Fatalne wieści z Bad Mittendorf. Dyskwalifikacja Aleksandra Zniszczoła pozbawiła Polaków szansy na dobry wynik podczas Mistrzostw Świata w lotach narciarskich. Sezon do zapomnienia, sezon do wykreślenia. Polacy byli w grze o podium, aż przyszła dyskwalifikacja Aleksandra Zniszczoła, która puentuje ostatnie tygodnie naszej kadry. Jak nie idzie to na każdym odcinku. Finałowa seria i 215,5 metra Zniszczoła. Zaraz po tej próbie dyskwalifikacja Polaka za zbyt obszerny kombinezon. Trudno stało się, bardzo przepraszam, bo mógł być fajny wynik. Polacy kończą Mistrzostwa Świata bez medalu. Z szóstym miejscem w konkursie indywidualnym Piotra Żyły. Wynik na miarę tegorocznej formy Polaków. W Pucharze Świata biało-czerwoni wciąż pozostają bez podium. Dziś złoto dla Słoweńców, którzy obronili tytuł zdobyty 2 lata temu w Vikersund. A Słoweńcy z drużynowym złotem na Mistrzostwach Świata w lotach. Polacy mogą mówić o wielkim pechu po dyskwalifikacji w serii finałowej Aleksandra Zniszczoła za nieprzepisowy kombinezon. Albo brak formy, albo nieprzepisowy kombinezon. Przez dyskwalifikację Aleksandra Zniszczoła Polacy wypadli z walki o medal Mistrzostw Świata w lotach. W rywalizacji drużyn zajęli 8. miejsce. Na miejscu akcji w austriackim Bad Mittendorf byli nasi ludzie. Filip Czyszanowski i Michał Chmielewski. Michale, oddajmy cesarzom co cesarskie. Słoweńcy obronili tytuł z Vikersund. Pytanie otwarte. Czy w skokach istnieje coś takiego jak gen lotnika, lotniczy, jak zwał, tak zwał? No to jest pytanie, które pewnie możemy sobie zadawać jako ci, którzy nie mają obiektu do lotów narciarskich, ale z drugiej strony na podium stawały dzisiaj nacje, które taki obiekt mają. Oczywiście z jednej strony na takich obiektach nie można trenować, ale z drugiej strony mając zawody u siebie organizowane na takich obiektach, masz prawo wystawić przedskoczków, zorganizować ekipę, która będzie trenowała i przygotowywała te skocznie dla uczestników Pucharu Świata. No i kto tam startuje? Tam nie startują przecież byli mistrzowie olimpijscy, tylko startują bardzo często juniorzy, którzy obywają się z tym obiektem. Po drugie, mamy też sytuację, w której taki zawodnik Słoweniec młodziutki, o czym on marzy? W Polsce marzy się o skoku na wielkiej krokwi, a w Słowenii o locie na letalnicy. Więc odpowiadając na pytanie, Filipie, tak, Słoweńcy mają gen lotnika. I jeszcze składam jeden wniosek. Trzeba wybudować w Polsce mamuta, żebyśmy... K300 od razu. tak. Żeby był największy na świecie, żebyśmy regularnie zdobywali medale na Mistrzostwach Świata w lotach. Dobrze, słowo o tym konkursie, prosimy. Polacy rywalizację o medale rozpoczęli obiecująco. Skok Aleksandra Zniszczoła na odległość 221,5 metra mógł rozbudzić nadzieję. Kolejne skoki biało-czerwonych jej nie zgasiły. Solidną ponad 200-metrową odległość osiągnął Kamil Stoch, który w składzie polskiej drużyny po konkursie indywidualnym zastąpił Pawła Wąska. Na podobnym poziomie zaprezentowali się pozostali podopieczni Tomasa Turnbichlera. Dawid Kubacki w trzeciej grupie poszybował 206,5. 6 metrów dalej lądował Piotr Żyła. Skoki Polaków po pierwszej serii zapewniły 5. miejsce. Szansę na walkę o czołowe lokaty uniemożliwiła ta informacja. Aleksander Zniszczoł po skoku w serii finałowej, w którym odleciał na 215,5 metra, został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. Reprezentacja Polski spadła na 8. miejsce, na którym ostatecznie zakończyła zawody. Sprawa złotego medalu toczyła się między Słowenią a Austrią. Tymi Zajci z Pułka objęli prowadzenie jeszcze w pierwszej serii i nie oddali go do końca. Gospodarze turnieju próbowali gonić. Po skoku Michaela Heibecka na odległość 224,5 metra Austriacy zbliżyli się na 10,5 punktu. Kluczowa okazała się trzecia grupa drugiej serii. Silny wiatr w plecy uniemożliwiał dalekie latanie. Jan Herl skoczył zaledwie 177 metrów. Kiepską próbę 25-latka wykorzystał Domen Preutz, który wylądował 17 metrów dalej. Zwycięstwo Słoweńców przypieczętował Timi Zajc, brązowy medalista konkursu indywidualnego. Największym rozczarowaniem Norwegowie. Dotychczasowi świetni lotnicy do Niemców, którzy zajęli 3. miejsce, stracili aż 47 punktów. Teraz proszę Państwa, ja będę bił się w pierś, dlatego że dzisiaj od rana miałem humor doskonały, bo przeczuwałem polski medal. Taki sensacyjny, nieco może niespodziankowy, sen wariata, ale jednak medal brązowy. I co ciekawe, po 7 kolejkach ten medal w naszych rękach był i tak bije się w pierś, bo tego medalu nie ma, jest 8. miejsce. To, co się stało z Aleksandrem Zniszczołem, doskonale puentuje cały ten sezon. Jak nie idzie, to po prostu nie idzie na każdym odcinku. Jest inne powiedzenie również na to, ale nie wypada nam go tutaj cytować. Aleksander Zniszczoł zdyskwalifikowany.
na limicie był, jak wszyscy. Taka jest prawda o skokach narciarskich, jeżeli nie próbujesz, nie chcę mówić oszukiwać, ale jeżeli nie próbujesz igrać z ogniem, no to pożar nie zapłonie. Aleksander Zniszczał i Tomasz Turnbichler o tej dyskwalifikacji. Trudno stało się, bardzo przepraszam, bo mógł być fajny wynik. Dając siebie wszystko, myślę, że to były dobre skoki, wszystkie. Trudno. W sytuacji, gdy wszyscy jesteśmy na limicie, o tym, kto zdobędzie medal, może zdecydować fakt, kto przejdzie przez kontrolę, a kto nie. Kończymy Mistrzostwa Świata w lotach bez polskiego medalu. Z szóstym miejscem indywidualnie Piotra Żyły. Dobrze, Michale, szukamy plusów. Może trochę na siłę. Czy plusem jest, nie bierzemy pod uwagę dyskwalifikacji, forma Aleksandra Zniszczoła? Bez wątpienia. Gdybyśmy mieli tutaj jakiś medal z ziemniaka, to pewnie powiesilibyśmy mu go na szyi, dlatego że to, jak rozwija się Aleksander Zniszczoł, zawodnik z największą liczbą występów w Pucharze Kontynentalnym w historii skoków narciarskich. Brawa. I on teraz radzi sobie bardzo dobrze, jednak w elicie skoczków narciarskich jest budujące. Stefan Hula 2-0, po 30 na szczyty będzie nam się wspinał. Stefan Hula nie miał indywidualnego podium w Pucharze Świata, a Aleksander Zniszczoł taką szansę jeszcze ma. Chyba za to pozostaje trzymać kciuki. Jeszcze mały plusik postawiłbym przy nazwisku Piotra Żyły, bo ja wolę Piotra Żyłę otwartego, uśmiechniętego, z otwartą przyłbicą, a nie skrytego, marudzącego, a taki tutaj na kulmę był Piotrek. Także cierpliwie spoglądamy w to, co się będzie działo w skokach narciarskich w dalszym ciągu. W przyszły weekend FISCUP w Szczyrku, transmisję w Telewizji Polski. Małe plusy, małe rzeczy, elita w Pucharze Świata pojawi się w Willingen. My już żegnamy się z kulm. Dziękujemy. Dobranoc. Koniec mistrzostw. Do widzenia.